Cześć kochani, witam was w tym odcinku z Minecrafta i dzisiaj równie dobrze jak zawsze nie wiem co będziemy robić. Jednak jest mi przykro, ponieważ ostatnio na live'ie grałam w Minecrafta i niestety zaatakował mnie Enderman i straciliśmy nasz poziom. Udało mi się go już troszeczkę odbudować. Obecnie jest tutaj noc. Miałam też małe problemy z komputerem i myślałam, że wszystko mi tutaj poznika, to co zrobiłam w ciągu tamtego tygodnia. Jednak farma drzew na szczęście została i powiem wam, że już troszeczkę się tutaj też pobawiłam. I zwróciłam też uwagę trochę na wasze rady i tym razem, nie wiem czy przypadkiem od ściany nie będzie za daleko, ale myślę, że jednak nie. I zamiast dwóch kratek w bok zrobiłam trzy kratki w bok i jak możecie zauważyć, już troszeczkę więcej jest tych roślinek. Jedna osoba też mi powiedziała, że by tutaj wyrosła trawa, no to musimy wlać tutaj wodę, więc ja spróbuję, czy to będzie ok wyglądało, może na razie taki strumyczek sobie zrobimy mały na spróbowanie, no i myślę, że trawa mogłaby faktycznie wyrosnąć, ale nie wiem, czy na pewno wyrośnie, więc w sumie z jednej strony chciałabym mieć tutaj trawę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Muszę sobie zrobić wiaderko, może zrobię sobie z dwa wiaderka, chociaż mam pełno wiaderek w innym miejscu, no ale nie chce mi się po nie iść. Zrobiłam tutaj także takie furtki dwie i z tamtej strony też lepiej, bo oczywiście wyglądała jedna furtka, ale no po prostu nie chcę tego dalej psuć, chcę żeby było większe wejście, no i powiem wam, że męczyłam się w ostatniej nocy w Minecraft się przed nagrywaniem i było tutaj pełno creeperów i możecie zauważyć, że z tej strony nie załatałam jeszcze tej dziury, z drugiej strony też mi wybuchł creeper i nie miałam już ziemi, bo gdzieś mi zniknęła ta jedna ziemia. No i tutaj też mi wybuchł creeper, ale tutaj zdążyłam już sobie to zatamować, załatać i także rozwaliła się część naszego murku, ale teraz już jest w porządku, więc wylejmy sobie tutaj wodę, może jeszcze jedno wiadro jednak będzie potrzebne, może nawet i więcej, więc na razie sobie wypuszczę tak wodę i zaraz pójdziemy po kolejne. Zombiaki mi tutaj żyć nie dają, już mnie jeden zatruł, kiedy brałam sobie wodę, no idźcie sobie już, bo ja was tutaj nie potrzebuję, ale expa sobie wezmę, bo czemu by nie? Okej, więc wylejmy sobie jeszcze tutaj trochę wody, myślę, że możliwe, że to starczy, w ogóle tak fajnie takie falki się tutaj zrobiły. Zobaczymy, czy cokolwiek wyrośnie, miejmy nadzieję, że tak, bo fajnie w sumie byłoby mieć tutaj trawę, a nie tylko tak to wygląda. Niestety również musiałam pozabijać trochę moich zwierzątek, aby w końcu mieć jedzenie. Najwięcej zostało mi chyba świnek teraz. No i na drugim miejscu będą owieczki, no a krówek to troszeczkę za dużo chyba zabiłam, żeby mieć to jedzonko. W ogóle na pomysł na dzisiejszy odcinek to miałam już jeden pomysł, jednak nie wiem, czy chcielibyście to zobaczyć i na serwerze, gdzie... O, kotki! Na serwerze, gdzie gram sobie z Hubertem, zbudowałam domek z poradnika i chciałabym w sumie zobaczyć i usłyszeć wasze zdanie, co wy na to, żebym zrobiła serię w Minecrafcie, gdzie buduję domki z poradników, bo myślę, że to byłby w sumie ciekawy pomysł. No i chciałam jeden taki domek zbudować w dzisiejszym odcinku, ale powiem wam, że nie mam za bardzo materiałów, żeby zabrać się za robienie domków, więc zrobimy to najwyżej w innym odcinku. Wybrałabym się też w końcu w taką dłuższą podróż, aby znaleźć więcej rzeczy, więcej biomów. Więc w dzisiejszym odcinku może przejedziemy się na taką przejażdżkę. Mam ustawione tutaj miejsca, gdzie mam na przykład domek, więc myślę, że się nie zgubimy. Stawiam swoją łódkę i możemy płynąć. I w tamtą stronę jeszcze chyba się nie zapuszczałam tak mega daleko. O nie, wyskoczyłam z łódki, nie miało to tak wyglądać. No ale tak, powtarzając to, co chciałam powiedzieć, w tą stronę za bardzo to ja się jeszcze nie zapuszczałam, więc poszłabym mniej więcej w tamtą stronę, aby zobaczyć, co tam ciekawego znajdę. Tu w ogóle nawet nie wiedziałam, że mam tyle brzus. Naprawdę, nie zapuszczałam się w tą stronę, tam się jedynie zapuszczałam, w te okolice, ale tutaj to nie byłam i ładnie tu jest w sumie, może jakiś tutaj domeczek byśmy zbudowali, bo myślę, że to byłby ciekawy pomysł. No dobra, muszę tutaj wysiąść,
bo już nam się woda kończy. Zabrałam swoją łódkę ze sobą, więc jak coś ciekawszego znajdę, to dam wam znać. Powiem wam, że naprawdę jest tutaj ładna okolica, takie brzuski. Ja chyba tutaj bym zrobiła domek kolejny. Ja tutaj może sobie pointa ustawię. Nazwę go może ładna okolica na dom. Tam w ogóle jest jakaś góra i ja poszłabym zobaczyć tą górę, a później cofnęła się do miejsca, gdzie skończyłam już oglądać tutaj to miejsce, gdzie były te brzuski. Mamy tutaj pełno wilków i jak ja już będę miała więcej kostek, to ja chyba przyjdę tu, bo mamy tam budę przecież, a chciałabym jednak, żeby tą budę jakieś zwierzątka zapełniły. Wow, mamy taką górę lodową tutaj, ale ładny jest widok. Wiecie co, zrobiłabym tutaj taki mroźny domek, tylko nie wiem, jakby miał wyglądać. W sumie zrobiłabym tutaj taki domek z białej wełny, żeby on ładnie wyglądał, komponował się tutaj. Wejdę na samą górę i zobaczę, tam mamy terakotę, tam bym się nie zapuszczała, ale z tej strony, no powiem wam, że kozacko to wygląda. Nie wiem, czy widzicie, ale tam wygląda, jakby był jakiś zamek i ja bym dosłownie tam poszła. No powiedzcie, że to nie wygląda jak zamek, no bo to wygląda jak zamek. Więc przejdziemy się tam zobaczyć, co tam jest i ja naprawdę w tą stronę jestem w ogóle w szoku, że ja tutaj w ogóle nie byłam. I tutaj też jest mega miejsce na domek. Zobaczcie, tutaj mamy takie jeziorko, blisko jakiegoś zamku, ładna okolica, brzozy, no po prostu cud miód. I powiem wam, że to jest jakiś zameczek. Mam nadzieję, że nie jest zamek wiedźm, bo wtedy to ja tam nawet nie mam zamiaru wchodzić. Obejrzmy go tak dookoła, co w nim się znajduje. Podejrzewam, że jest tutaj jakiś spawner. Jest tu jakieś wejście, więc... Aha, nie wejdę. Tak, tam podejrzewam, że jest właśnie jakiś spawner. Żelazne drzwi mieliśmy. I ja już kiedyś tutaj byłam, znaczy w podobnym byłam, nie dosłownie w tym, ale w podobnym. I jest tu chyba spawner zombiaków, bo na razie widzę tutaj tylko zombiaki. Na górę można wejść, tu są stojaczki. Ja może sobie je wezmę, bo czemu by nie. Tutaj mamy pajęczynę, więc, czyli pająki też tutaj mamy. Zaraz pójdziemy sobie na dół. Drzwi kolejne, ale za nimi nic nie ma. I weźmy sobie jeszcze ten stojaczek, bo fajny jest. Przejdźmy na górę, zobaczmy, czy na górze coś będzie, ale nie sądzę, żeby na górze coś było. A, dobra, jednak jest i są tutaj pająki. Mamy tutaj jakąś skrzynkę, moi drodzy. Tu jeszcze jeden pająk, więc zabijmy go. Tutaj się pali ogień, dlatego widziałam to tak z daleka, bo wtedy to możliwe, żebym tego nie zauważyła. Nie wiem, co to jest, będę musiała się doinformować, ale mamy skrzynkę i w niej jakieś fajne rzeczy. Mamy książkę z enchantingiem. Już mi się miejsce nawet kończy w ekwipunku. Będę musiała się cofnąć do domku. Ja tutaj może sobie zaznaczę, albo nie, bo w sumie mam zaznaczonego checkpointa gdzieś tam, więc bez sensu tutaj ustawiać kolejnego. Dobra, zejdźmy na dół i na dole pewnie też będą skrzynki. Jednak ustawiłam sobie tutaj checkpointa, ponieważ chcę przejść na chwilę do domku i odłożyć parę rzeczy, żebym po prostu ich nie zmarnowała, żebym się nie zabiła i żeby mi nic nie zniknęło i żebym miała więcej miejsca w ekwipunku. Wszystko odłożone, więc teraz cofnę się do tego zamku oraz usunę sobie już od razu znacznik, bo bez sensu, aby on się tutaj znajdował. I jest tu dość ciemno, no to ja może sobie oświetlę tutaj ładnie i przejdźmy niżej, tylko że już czuję, że tu chyba będą pająki. I tak, tutaj będą pająki i trochę nie za fajnie się zapowiada. To ja może wejdę sobie na górę, a oczywiście, że nie mogę wejść na górę, bo po co? Po co wejść na górę? Tak, po co? I tutaj, teraz się zastanawiam, czy ja serio tutaj nie byłam, ale skoro na samej górze nie ma totalnie żadnego znaku po mnie. Nie chcę spaść, nie chcę spaść, nie chcę spaść, ale jednak spadłam. O nie, idźcie sobie, ja nie chcę zginąć tutaj. Dobra, ja sobie jakoś z nimi tutaj poradzę i zaraz do was wrócę. Dobra, poradziłam już sobie z nimi i mamy tutaj skrzynkę, ale w skrzynce mamy tylko jabłko i chleb oraz mamy TNT, które ja chcę ze sobą wziąć.
to się przyda czasami. I to jest w sumie na tyle z tego zamku. Tu mamy jeszcze jakiś piecyk, ale to chyba tylko tyle mi tutaj zostanie. Mamy pełno nici od tych pajączków. No to co? Tutaj jeszcze jest jeden piecyk. O dobra, mamy nawet żelazo, więc fajnie, ale już się stąd zwijam, bo po co mam tutaj być? Pójdziemy się przespać i zaraz będziemy dalej szli. Doszłam już tutaj do miejsca, gdzie byłam wcześniej i chciałabym zobaczyć, co jest za tym domkiem i nie wiem teraz, w którą stronę iść, czy w tamtą, ale chyba pójdziemy tam, ponieważ jeżeli ja się tutaj zadomowię, no to będę mogła jeszcze zobaczyć ten teren, a chciałabym iść bardziej w tamtą stronę, bo taki mieliśmy zamysł wcześniej. I myślę, że może jeszcze tutaj coś fajnego znajdziemy. Tutaj mamy jakąś wielką górę i wygląda całkiem ciekawie, ale nie będę się chyba na nią wspinać. Jest dość duża, naprawdę jest mega duża. Tam widzę, o, tu mamy już biom kolejny. Mamy osiołki! Wow, mamy osiołki. Dobra, to ja pójdę dalej. Tutaj jest w ogóle jakiś... Terakota to jest... O mój Boże, ale ładny kolor terakoty. I mamy tutaj jakiś biom z taką jesienią, że tak to powiem. W sumie tutaj też bardzo ciekawie wygląda. Ja może tutaj sobie zrobię znacznik i nazwę go Wielka Góra. Będę sobie tak co jakiś czas jakieś znaczniki właśnie robiła, żebym wiedziała, gdzie co jest. Oraz żebym później mogła tutaj wrócić i jakieś inne rzeczy sobie pooglądać. Bo tutaj w sumie na tych bagnach też jest bardzo ciekawy teren, ale nie sądzę, żebym robiła cokolwiek na bagnach. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o bagna, to może zrobiłabym jakiś most i na przykład tej strony by prowadził na koniec tych bagien. Myślę, że to by była ciekawa opcja. Możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzu. Ten biom mi się za bardzo nie podoba, jak mam być szczera. Tam widzę jeszcze jakieś akacje, to są chyba, a tam też chyba są akacje, ale pójdziemy tak na ukos, bo ja tak na ukos już idę od samego początku, więc myślę, że nie będziemy zmieniać naszej trasy. Tak by the way, myślę, że ten odcinek wyjdzie dość długi, bo nagrywam już 14 minut, a praktycznie nic ciekawego się nie stało w tym odcinku, oprócz tego, że znaleźliśmy parę fajnych rzeczy, ale tak głównie, żeby coś takiego mega interesującego się stało, to tak raczej nie. Taki będzie długi gameplay. W końcu nie będziecie marudzić, że moje filmy są krótkie. O mój Boże, to nie są akacje, to jest dżungla i te drzewa są takie mega duże, że ja nawet nie będę się zabierała kiedykolwiek tutaj do ścinania ich, bo o mój Boże, ja bym te drzewa ścinała chyba z rok, jak nie dłużej. Napotkałam tutaj jakieś dziwne budowle, to wygląda jak takie, nie wiem, jakby to nazwać totemy czy coś, tak jak w The Forestie macie totemy. No ale całkiem ciekawie to wygląda i nie wiem, czy tu jakieś rytuały będą się odprawiać czy co. A ja może pójdę już trochę dalej, no i mamy znowu jakieś takie bardziej bagna. No ale idę na ukos, przez cały czas idę na ukos, żeby znaleźć coś fajnego. Ale w sumie jak ja cały czas siedzę w tamtej okolicy, to jak ja pójdę na przykład właśnie w takie miejsce, to ja mam takie wow, ten Minecraft jest jeszcze większy. Tam mi się wyłania już taka jaśniejsza trawa, ale nie będę tam spaczać za bardzo, bo idziemy na ukos. Chociaż w sumie chyba już niedługo nie będę się trzymała zasady, idziemy na ukos. Bo jak widzę jakieś nowe rzeczy po jakiejś stronie, to ja mam ochotę tam pójść, naprawdę. Więc ja będę tak szła, no niby tym ukosem, ale jednak zobaczymy kątem oka, co tutaj jest. I znowu mamy biom z brzozami. Na szczęście wyszłam już z tej dżungli, bo tak trochę niefajna była. I uwaga, moi drodzy, tutaj mamy kolejną wysepkę, tak jakby to nazwać, na górze, bo ja mam domek pod taką jedną, ale takie miejsce to nie jest dobre do zamieszkania, ale to już jest totalnie wielkie. I ja sobie tutaj postawię znacznik. I to jest w ogóle jakieś... To wygląda jak takie miasteczko opustoszałe przez to. Naprawdę. Zobaczcie, jakie to jest duże, a pod tym, jak jest ciemno i że są tutaj same góry.
i ja się boję tam w ogóle wchodzić. Ale no cóż, stawiam moją łódkę i płyniemy tam. Ja sobie od razu wezmę tutaj pochodnie i poustawiam trochę tych pochodni. Boże, jak tu jest ciemno. Ja po prostu chcę to przepłynąć jak najszybciej, bo zobaczcie, jak tutaj jest, no powiem wam, że strasznie. Jak te Minecrafty, jest tutaj strasznie. Jest tutaj mega, mega ciemno. Ale to tutaj tylko tak, pod tym. Jakby tego tutaj nie było, to by było bardzo fajnie w sumie, bo tutaj są takie skałki. I one wyglądają ciekawie, ale no jest tak strasznie ciemno tutaj, przez to, że jest to coś u góry. I kochani, mamy kolejny zamek. Ja nie wiem, ile ja jeszcze zamków znajdę w tym odcinku, ale ten to już w ogóle wygląda jak zamek. Sprawdzę dookoła, czy są jakieś drzwi, ale nie sądzę, by były drzwi. Weszłabym na samą górę i od samej góry patrzyła, co tam jest. To wygląda jak zamek, ale to też wygląda bardziej na taką świątynię. Dobra, wejdziemy sobie tam. Tam już widzę, że jest wejście i jest tutaj to wejście. Ale nie wiem, czy wchodzić tędy. O, chyba tutaj jest jakiś resp, tak ogólnie. Na samej górze znalazłam TNT. Myślałam, że znajdę znowu jakieś skrzynki. Mamy zejście na dół i kolejne TNT. Ja nie wiem, co oni mają z tymi TNT, naprawdę. Dobra, ale pomimo tego, że znalazłam TNT, to schodzimy niżej i biorę także to, chociaż... Dobra, już widzę, że mamy tam zombiaki i one chyba idą tutaj na górę. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tak, idą tutaj na górę. Powiem wam, że z tymi zombiakami jest tutaj dość niebezpiecznie, bo w każdym momencie mogę spaść z tych schodów. A nie wiem, co mnie czeka na samym dole, ale przeszłabym chyba pierw na sam dół, aby się tego właśnie dowiedzieć. Bo nie chciałabym spaść w miejsce, gdzie po prostu jest dość niebezpiecznie, a nie zdołam się tutaj utrzymać za długo. O Jezus, bym spadła. Teraz mamy dwa zejścia, tak ogólnie rzecz biorąc. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj w ogóle była. Nie widzę tutaj żadnego spawnera. Chyba, że jest jakieś zejście jeszcze niżej, ale no nie wiem, zaraz zobaczymy. No powiem wam, że jest coś na dole, ale zaraz się okaże, co jest na dole. No to świetnie się zaraz będziemy bawili, bo powiem wam, że są tutaj creeperki. A jak będzie tam TNT, to jesteśmy w tak to zwanej czarnej dupie. Nie chcę też za dużo rozwalić tego zamku, bo taki ładny jest. Dobra, jeden creeper wybuchł. Chcę, żeby teraz drugi wybuchł, ale nie zabijaj mnie, proszę. I to się jeszcze niżej znajduje. Tam widzę jakąś skrzynkę. W skrzynce znalazłam obsydian, z trochę złota, zapalniczkę, siodło i spodenki od zbroi i już mam pełny ekwipunek. Więc świetnie. W zamku znajdujemy nawet stolik. Wow. To zejście troszeczkę mnie niepokoi. Nie będę ukrywała, że nie. Mamy nawet kwiatka i to idzie jeszcze niżej. Ja naprawdę nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym ja tam szła, ale tutaj mamy zejście. Nie, nie mamy zejścia. Tutaj mamy zejście, nie mamy zejścia, a tutaj mamy zejście, tutaj mamy zejście. No dobra, mamy zombiaka. Mamy biblioteczki, które były także wyżej, ale skoro mamy tutaj zombiaka, to prawdopodobnie będziemy mieli tutaj jakiś spawner. Tylko, że nic tutaj nie widzę. Mamy biblioteczkę, tu jest baby zombie. Tak, mamy tutaj spawner, bo już widzę, ale na szczęście tylko spawner zombiaków. To jest plus tego wszystkiego. I mamy nawet skrzynkę. O kurde, ale Chadix, jeszcze mamy tutaj te biblioteczki, więc zaraz sobie tu zrobimy wszystko ładnie. Dobra, więc bierzemy tutaj wszystko. No i jeszcze biorę biblioteczki, bo biblioteczki się przydadzą. Patrzcie, jaka ukryta skrzynka. Zaraz zobaczymy, co w niej także mamy. I mamy książki, książkę do enchantu i parę innych jeszcze drobiazgów. Wszystko już tutaj w miarę możliwości w tym zamku pozbierałam. Tutaj mamy jeszcze piecyk, o weźmy sobie, bo nie zauważyłam go wcześniej. Tutaj już wszystko wzięłam. Może jeszcze weźmy sobie tą słodką doniczkę z kwiatuszkiem, bo czemu by nie. No i jeszcze tutaj u góry wyżej były, moi drodzy, biblioteczki. I ja bym jeszcze po nie poszła, bo im więcej biblioteczek, tym lepiej i one były gdzieś
tutaj bodajże, na wejściu. Tak, i pan zombiaczek też nas jeszcze odwiedził. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i ten odcinek trwa z jakieś 20 minut, więc myślę, że jesteście ze mnie dumna, że postanowiłam nagrać taki dłuższy odcinek i że wyszedł dłuższy odcinek. W następnym odcinku, w zależności co będziecie robili, to albo pójdziemy sobie dalej, albo zaczniemy serię właśnie z budowania, chyba że będziecie chcieli osobną serię, bo mogę także zrobić jakąś serię typu... O, tutaj mamy też coś ciekawego. Mogę zrobić serię właśnie po prostu taką gameplayową, jak jest teraz na moim kanale, ale też mogę zrobić taką serię z budowania. Więc dajcie znać koniecznie poniżej w komentarzu, a teraz dziękuję wam za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę, więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, więc cześć!